Odkrycie szczątków rosyjskiej rakiety pod Bydgoszczą wywołało skandal i spór pomiędzy wojskowymi a ministrem obrony narodowej. Pocisk wtargnął do polskiej przestrzeni powietrznej z kierunku Białorusi w grudniu 2022 roku, a jego części zostały przypadkowo znalezione w lesie pod Bydgoszczą dopiero w kwietniu. Szef klubu parlamentarnego Lewicy, Krzysztof Gawkowski, zaproponował rozwiązanie kryzysu. W tej sprawie zapytaliśmy generał Mieczysława Gocuła, byłego szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, o jego opinię. Wicepremier i szef MON, Mariusz Błaszczak, obwiniał dowódcę operacyjnego rodzaju Sił Zbrojnych, generał Tomasza Piotrowskiego. Błaszczak stwierdził 11 maja, że dowódca operacyjny zaniechał swoich obowiązków instrukcyjnych, nie informując go o obiekcie, który pojawił się w polskiej przestrzeni powietrznej. Gen Piotrowski następnego dnia opublikował oświadczenie, w którym apelował o jedność. Powiedział, apeluję do państwa, abyśmy byli silni i skonsolidowani, abyśmy się nawzajem wspierali, aby nigdy więcej nie dochodziło do sytuacji, które pomagają przeciwnikowi, a szkodzą nam. Obiekt znaleziony w lesie pod Bydgoszczą, prawdopodobnie rosyjski pocisk CH-55, nie miał ładunku, ale był to rodzaj rakiety, który może przenosić nawet broń jądrową. Pocisk ten wleciał do polskiej przestrzeni powietrznej 16 grudnia 2022 roku, krótko po tragicznym uderzeniu rakiety w Przewodowie, na granicy z Ukrainą, w wyniku którego zginęło dwóch Polaków. W tym przypadku rakieta przeleciała dużo większą odległość na terytorium Polski i wylądowała w lesie, ale jej szczątki nie zostały odnalezione przez wiele miesięcy. Mariusz Błaszczak stwierdził 11 maja, że największe uchybienia wystąpiły w zakresie meldowania o zdarzeniu i podjęcia działań poszukiwawczych. Gen Gocuł wyjaśnia, że chodziło o dobowe sprawozdanie operacyjne z 16 grudnia 2022 roku, które zawiera różne informacje dotyczące bezpieczeństwa i obronności państwa z ostatnich 24 godzin. Jeżeli naruszono przestrzeń powietrzną, to również powinno to być odnotowane. Gen Gocuł zastanawia się, czy nie doszło do sytuacji, gdzie minister sugerował, żeby sprawy tej nie nagłaśniać, co mogło skutkować tym, że dowódca operacyjny i szef sztabu nie uwzględnili tego faktu w sprawozdaniu. Były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego zauważa, że jeżeli tak się stało, byłoby to działanie niezgodne z prawem. Gen Gocuł podkreśla, że generał Piotrowski nie miał możliwości zatajania informacji, a informacja o naruszeniu przestrzeni powietrznej NATO przyszła bardzo szybko. Stwierdza, że minister Błaszczak kłamie i powinien ponieść konsekwencje za swoje działania. Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli, poinformował, że Izba wszczęła kontrolę w MON i innych instytucjach w związku z odnalezieniem tej rakiety. Sytuacja jest bardzo wrażliwa i niebezpieczna, ponieważ rakieta rosyjska, która ma możliwość przenoszenia broni jądrowej, dostała się na terytorium Polski. Pocisk wleciał do polskiej przestrzeni powietrznej z kierunku Białorusi w grudniu 2022 roku, a jego części zostały znalezione przypadkowo w lesie pod Bydgoszczą dopiero w kwietniu. Generał Mieczysław Gocuł podkreśla, że Polska powinna teraz dbać o swój wizerunek na arenie międzynarodowej, który został nadszarpnięty przez opóźnione odnalezienie szczątków rakiety.